Jestem bardzo ciekawa, czy w Twojej szafie dominują kolory neutralne, takie uniwersalne, bazowe, czy raczej lubisz poszaleć z kolorem? Koniecznie daj mi znać w komentarzu, a ja dzisiaj zapraszam Cię na nowy wideoporadnik o tym, jakie są kolory bazowe dla 12 typów urody. Zapraszam! Na początek chciałabym wyjaśnić, co dla mnie oznacza wyrażenie kolory bazowe, kolory uniwersalne albo kolory neutralne, ponieważ ja na potrzeby tego wideoporadnika będę czasami używała tych pojęć zamiennie. Przede wszystkim to są kolory takie, które możemy stosować często, ale niekoniecznie i nie zawsze na dużych powierzchniach. I druga sprawa to jest taka, że można wyróżnić takie kolory uniwersalne, które są ogólnorozumiane jako uniwersalne i do nich zaliczamy przede wszystkim odcienie bieli, odcienie szarości, od jasnych do ciemnych, czerń, granat i beże, czy te jaśniutkie, czy te ciemniejsze. I tutaj nawet można by było podpiąć jeszcze brązy, czyli takie i beże, i brązy jako jedną grupę kolorystyczną. I ja bym do nich dodała, do tej takiej bezpiecznej, uniwersalnej piątki, dodałabym jeszcze kolor, który według mnie pasuje w większości osób, a jest to petrol, czyli można powiedzieć taki kolor, który jest ciemny i jest taki niebiesko-zielony, tak? Czyli taki bardzo ciemny turkus, ciemna cyraneczka, coś w tym klimacie. I oczywiście to jest taka uniwersalna sprawa, to znaczy, że te kolory będą bezpieczne dla większości osób. Wiadomo, że są typy urody, są typy kolorystyczne, które nie przyjmą czerni na dużej powierzchni, ale raczej czarna torebka, czarne buty będą w stanie wpisać się w każdy typ urody. Są osoby, które no, gdyby ubrały beżową sukienkę albo cały beżowy garnitur, będą wyglądać fatalnie i te osoby nie powiedzą, że beż jest ich kolorem uniwersalnym, ale tutaj można powiedzieć, że jeżeli damy beżowe, czyli na przykład cieliste, takie w odcieniu skóry, czułenka czy baleriny, no to one oczywiście będą w porządku. Jeżeli taka osoba, która tego beżu na całym garniturze nie przyjmie, założy, już się łapię na tym, że się nie ubiera ubrania, tylko się zakłada ubrania, założy pod jakiś ciemniejszy garnitur beżowy top, to on nie zrobi takiej krzywdy. Także pamiętajmy o tym, że w tych kolorach uniwersalnych możemy potraktować jako taką bazę, czyli takie coś, co nam uzupełnia coś bardziej takiego żywego, coś bardziej szalonego. Czyli to jest taka ważna rzecz, że bazowe nie znaczy zawsze na całą powierzchnię, ale znaczy, że to są takie bezpieczne kolory. I teraz oczywiście poza tym, że można wyróżnić tą piątkę, taką uniwersalną, bezpieczną, o której wspomniałam, to jeszcze i ten petrol, który ja sobie dodaję w takim nawiasie jako mój taki dodatkowy kolor, to możemy rozgraniczyć te kolory, które dla każdego z typów, z 12 typów urody są bardzo tak dobre. I teraz, jeżeli chodzi o 12 typów urody, jeżeli nie znasz tego pojęcia, jeżeli oglądasz to wideo jako jedno z pierwszych na moim kanale, to bardzo Cię proszę, kliknij albo tutaj w kartę, która pojawia się teraz nade mną, albo w link, który pojawi się pod tym wideo, że tam będzie wideo odnośnie 12 typów urody. Także tutaj trzeba uzupełniać wiedzę, czym w ogóle jest ten system analizy kolorystycznej, żeby przejść dalej. Jeżeli chodzi o dopasowanie kolorów uniwersalnych do typów urody, to przede wszystkim mogłabym to podzielić na takie grupy. Grupy, które dzielimy ze względu na atrybuty koloru. Atrybuty, czyli odcień, walor i chromatyczność. Osoby, które są ze mną od jakiegoś czasu, wiedzą już, że ja mam trochę, jeżeli chodzi o kolory, trochę świra na punkcie tych trzech atrybutów koloru. Pojęcie atrybutów koloru jest dokładnie wyjaśnione w książce Ubierz się w kolor, która, zdradzę Wam już, za niedługo będzie miała premierę drugiego wydania, czyli uzupełnionego, zmienionego, totalnie w nowej odsłonie książka Ubierz się w kolor. Można już teraz wziąć udział w sprzedaży. Link też oczywiście umieszczę pod tym wideo. Także jeżeli interesuje Cię analiza kolorystyczna, to podręcznik do niej, tajniki analizy kolorystycznej właśnie odczarowuje w książce Ubierz się w kolor. I właśnie te trzy pojęcia tam są bardzo dokładnie wyjaśnione, a ja teraz tylko przejdę dalej do osób, które już wiedzą, czym są te pojęcia i możemy założyć, że ze względu na temperaturę dzielimy typy urody na te ciepłe i na te chłodne. I dwa najcieplejsze to ciepła wiosna, ciepła jesień, dwa najchłodniejsze to chłodne lato i chłodna zima. I oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na
Te pięć kolorów uniwersalnych i na typy urody, to na pewno, jeżeli mamy do czynienia z typami chłodnymi, no to one, czyli chłodne lato i chłodna zima, będą miały zdecydowanie mniej tego beżu i brązu, a właściwie prawie w ogóle, a na pewno będą miały więcej granatu niż typy ciepłe. Jeżeli pomyślimy sobie o jasnych i ciemnych typach urody, to na pewno te jaśniejsze typy urody, najjaśniejsze to jasne lato i jasna wiosna, będą miały więcej bieli, beżu i jasnych szarości, a te ciemne będą miały gorzką czekoladę, właśnie petrol, czerń, granat i grafit. Następna rzecz to chromatyczność, czyli zgaszone typy, zgaszone lato, zgaszona jesień i typy czyste, czyli czysta wiosna i czysta zima. I na pewno w przypadku typów zgaszonych będzie bardzo szeroka taka gama szarości w ich kolorach uniwersalnych, bazowych. W przypadku typów czystych, no raczej będzie biel, czerń, granat, tak? Czyli będą bardziej tak kontrastowo, szarości tam będzie bardzo mało. I teraz idąc po kolei z tymi 12 typami urody, zacznę od właśnie tych początkowych, czyli od chłodnych typów. Chłodne lato, na pewno jeżeli chodzi o swoją bazę, będzie miało spektrum bieli, takiej klasycznej, ale też złamanej szarością, kredowej bieli. Na pewno będzie właściwie całe spektrum szarości, od jakichś takich delikatnych, gołąbkowych, popielatych, ołowianych odcieni, poprzez stalową, poprzez wilczą, aż do grafitu. A następnie granat oczywiście, no i tak jak mówiłam, z beżu, z brązu tak nie do końca będzie można korzystać. Czerń też nie będzie dobrym kolorem. Czerń będzie już lepsza w bazie chłodnej zimy. Chłodna zima na pewno będzie miała czerń, na pewno będzie miała granat, na pewno będzie miała grafit, stalowe szarości, czyli to można być od takich średnich do ciemnych szarości. Będzie miała czystą biel, będzie miała złamaną biel i też nie znajdzie się tam za dużo beżu i brązu. Może ewentualnie gorzka czekolada, ale tutaj raczej bym stawiała bardziej na czerń i na granat. Kolejne dwa typy urody, czyli ciepła wiosna i ciepła jesień. No oczywiście w przypadku jesieni i wiosny, a właściwie zacznę od wiosny, na pewno złamane biele, czyli takie, które będą lekko ocieplone, takie mleczne, śmietankowe. Następnie będzie beż, następne będą wszystkie takie ciepłe brązy, karmelowe, kamelowe, nawet czekoladowe. Gorzka czekolada też może się przydać. Granat zdecydowanie mniej. Szarości też tak nie do końca. Natomiast w przypadku jesieni na pewno te średnio ciemne brązy będą super. Jako jasne będzie świetne, będą świetne beże. Będzie bardzo dobra biel, ale też biel nieczysta, tylko taka złamana, ekri będzie bardzo świetnym pomysłem. Kolejne dwa typy to typy jasne, czyli mamy jasną wiosnę i jasne lato. Jasna wiosna i jasne lato oczywiście zgarniają całe spektrum bieli. Właściwie można by było powiedzieć, że większość bieli będzie bardzo dobra. Zgarniają całe prawie spektrum beżu, od tego całkiem jasnego, takiego szampańskiego, aż po ciemne, takie kamienne odcienie beżu. Ale też mogą zgarniać takie troszeczkę w przypadku ciepłej, przepraszam, nie ciepłej, tylko jasnej wiosny, bardziej takie jaśniejsze żółcie albo takie brzoskwiniowe beże. Natomiast w przypadku jasnego lata, tutaj no może nie granat, ale na pewno takie odcienie trochę delikatniejszego granatu, czyli takie denimowe, jeansowe, będą świetnie się sprawdzać. Ciemna jesień i ciemna zima będą miały bardzo dużo ciemnych odcieni w swojej szafie, czyli na pewno w obu przypadkach będzie to czerń, na pewno będzie to gorzka czekolada. W przypadku ciemnej zimy będzie granat, w obu przypadkach będzie grafit, natomiast no, beże dużo odcieni bieli nie bardzo. Jeżeli już biel dla ciemnej jesieni, to raczej taka złamana, właśnie troszeczkę mogłabym powiedzieć mleczna, śmietankowa. W przypadku ciemnej zimy będzie to raczej śnieżna biel. Zostały nam zgaszone i czyste typy. Zgaszone, jak wspominałam wcześniej, zgaszone lato, bardzo dużo szarości, granat, złamane biele, ale złamane raczej w taki sposób szary, czyli takie troszeczkę by przybrudzone, troszeczkę takie dymne odcienie bieli. I na pewno jeansowy, beż tak w małych ilościach, brązy w małych ilościach, natomiast zgaszona jesień już beże i brązy jak najbardziej. Troszeczkę mniej granatu, ale też w obu przypadkach raczej nie czerń, raczej nie czysta biel, czyli nie te takie bardzo czyste, intensywne kolory. I czyste typy, bardzo mało beżu, właściwie w ogóle beżu, tylko może ewentualnie w butach
jasne szarości nie bardzo, jeżeli już to grafit, ale w obu przypadkach, czyli i czysta zima, i czysta wiosna, mają w sobie czerń, mają granat, ale brązy tak już nie do końca. Jestem bardzo ciekawa, czy ominęłam jakiś kolor. Jeżeli jakieś ominęłam w tym, co teraz mówię, to na pewno w wersji tekstowej, czyli w blogu, wszystko dokładnie umieszczę. Także jeżeli chcesz mieć wersję pisemną tego wideoporadnika, to ja zapraszam Cię teraz na bloga. Tam jest wszystko dokładnie usystematyzowane, także nawet nie trzeba robić notatek, bo my już to wszystko zrobiłyśmy. Także przypominam o przedsprzedaży książki Ubierz się w kolor i oczywiście zapraszam na bloga. Do zobaczenia!